Dzień dobry, witam w odcinku 51 podcastu sardynkibiznesu.pl, odcinku, w którym kontynuujemy sobie temat serii poświęconej temu, w jaki sposób być dobrym szefem. Dzisiaj czas na część drugą tej serii i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w ten sposób, że faktycznie zacznę się trzymać tego, by odcinki miały między 45 a 55 minut, bo obiecywałem to w poprzednim odcinku, wyszło godzina 45. No niestety ta wola uciekania się do dygresyjności i opowiastek czasem jest zbyt silna, natomiast zdaję sobie sprawę, że takie odcinki w tych okolicach są najlepsze w odbiorze i nie ukrywam, też najlepsze do nagrywania, bo ja potem też jestem zmęczony, kiedy te odcinki są coraz dłuższe. Tak więc rozwiązanie jest następujące, ponieważ tego materiału jest naprawdę sporo i nie chciałbym z niego rezygnować, no to będę go musiał dzielić na większe części i w przypadku tych opowieści o podejściu do pracowników tak będzie, bo w założeniu to miały być dwie części, w poprzednim odcinku opowiadałem, że będą z tego trzy, może cztery, a dzisiaj, kiedy już mam to wszystko tak naprawdę ułożone i rozpisane, okazuje się, że tych części będzie aż 5. Także dzisiaj czas na część piątą i tutaj, jeżeli zanim zaczniesz, to prośba o dwie istotne czynności. Pierwsza, sprawdź odcinek 50 podcastu, dlatego że tam znajdziesz cały koncept tej serii, to w jaki sposób ona ma wyglądać i także dość długie wprowadzenie, długi wstęp, w jaki sposób te podpowiedzi odbierać, w jaki sposób do nich podejść oraz już pierwsze takie bardzo ogólne punkty. Dzisiaj będziemy sobie te punkty kontynuowali, a będziemy się poruszali w tematyce ustalenia zakresu obowiązków, podejścia do pracowników i rozwiązywania konfliktów. I druga prośba, jeżeli Cię jeszcze nie ma na moim newsletterze, zapraszam, newsletter.sardynkibiznesu.pl. Oprócz informacji o nowych podcastach i odcinkach dostaniesz też informacje o nowych artykułach, a także dostęp do strefy sardynek z darmowymi wzorami dokumentów, polityką prywatności i innymi przydatnymi materiałami i wskakuj też od razu na Facebooka, jeśli jeszcze na Facebooka w sardynek nie dotarłeś, też zapraszam. Więc kontynuujemy nasze rozważania, skończyliśmy sobie ostatnio na punkcie 8, dzisiaj czas na punkt 9, czyli określ zakres obowiązków. Dobrze określony zakres obowiązków jest bardzo ważny tak dla szefa, jak i pracownika, dlatego że obydwie strony wiedzą, czego od siebie mogą oczekiwać, jak ma wyglądać wspólna współpraca, jak ma wyglądać realizacja zadań, na kiedy te zadania mają być wykonane, z czego i w jaki sposób się rozliczać. Łatwiej też wtedy, jeżeli mocno kładziemy nacisk na to, by ten zakres obowiązków ustalić, bo uważam, że powinno na tym zależeć obu stronom. Łatwiej też wtedy ustalić procedury i checkpointy, które pomogą w jakiś sposób poukładać sobie pracę, tak by była wykonana w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale też zgodnie z tym, w jaki sposób jest poukładana firma, jaka jest wizja właściciela, dlatego że to jest też najlepszy sposób na to, by uniknąć konfliktów czy też nieporozumień co do tego, co powinno, a co nie powinno być zrobione. Ponadto pracownik, co się bardzo często dzieje w przypadku nowych zleceń lub jeżeli jest nową osobą w firmie, wie od razu, czego się od niego wymaga i jak musi się za daną czynność zabrać. Ustalenie szczegółów, czyli takich precyzyjnych kroków, które leżą w zakresie jego obowiązków, pomoże mu segregować zadania, ustalać ich ważność i planować sobie dzień w pracy. Jak szczegółowo ustalić taki zakres obowiązków? No cóż, to zależy. Zależy od specyfiki i rodzaju zadań, zależy od pracownika, jego cech charakteru, czy też od szefa, jego podejścia, tego, w jaki sposób wygląda firma, jakimi się charakterystycznymi punktami objawia praca w danej branży itd., itd. Trzeba znaleźć taki poziom opisu, by dane zadanie było realizowane dokładnie tak, jak ty tego oczekujesz i by było zgodne ze standardami, które w firmie są reprezentowane. W pracach wymagających kreatywności nie wierzę do końca, że da się wypracować i przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje, że da się to skodyfikować w jeden zamknięty krąg zadań, precyzyjnie wyszczególniony, co do najdrobniejszego punktu, bo tak jak w rapie w przypadku delegowania zadań, kluczowe jest, by i szef, i pracownik wiedzieli, o co chodzi, bo jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to znaczy, że wtedy z rapem nie do końca ma do czynienia, no bo raperzy zawsze pytają w swoich piosenkach i tekstach, wiesz, o co chodzi. Zatem należy poszukać kompromisu i wypośrodkować dwa naturalne, równie skrajnie złe dążenia. Dążenie szefa, czyli ustalenie takie dość enigmatyczne tego zakresu obowiązków, tak by był jak najszerszy, by był wyrażany w podejściu, powinieneś wykazywać się postawą proaktywną i tak
naprawdę to wszystko leży w zakresie Twoich obowiązków, co jest związane z tym, co robisz. A jeżeli czegoś nie wiesz, to powinieneś się domyślić, że trzeba to zrobić. A z drugiej strony mamy podejście pracownika, czyli chodzi o to pracownikowi, by ten zakres obowiązków był jak najwęższy, wyrażany w podejściu pyk, 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 zrobić jako tako, byle nie za dużo i byle się nie zarobić i fajrant. Czyli jeżeli coś nie zostało zrobione, to pracownik zasłania się argumentem: nie zrobiłem tego, bo nie wiedziałem, bo nikt mi nie powiedział, bo muszę mieć wszystko rozpisane do najdrobniejszych szczegółów i wymieniony precyzyjnie każdy obowiązek. Zatem, co sobie, na co zwrócić uwagę, kiedy taki zakres obowiązków próbujemy ustalić, co powinno być dla nas ważne, żeby to ten kompromis i to porozumienie między, na tej płaszczyźnie między pracownikiem a szefem osiągnąć? Spisz i potwierdź. Od tego trzeba zacząć, to jest podstawa podstaw. Obowiązki muszą być spisane, muszą być dostępne w każdej chwili dla obu stron, jasne i zrozumiałe, potwierdzone po rozmowie, najlepiej w formie pisemnej, czyli mailowo, bo to jest najprostsze, albo w jakiejś bazie wiedzy i muszą być potwierdzone przez obie strony tak, że wszystko się zgadza, czyli z jednej strony mamy rozmowę dotyczącą obowiązków, ale tak, żeby to nie zostało tylko w tej sferze głowy, warto to spisać. Dlatego, że wtedy nic nie zostaje w sferze niedomówień, czy niedopowiedzenia, czy na zasadzie domyśl się, albo nie domyśliłem się, że to leży w zakresie moich obowiązków. Łatwiej też wtedy je egzekwować i odnosić się do nich, jeżeli wynikną jakieś trudne sprawy. Kolejną rzeczą jest to, że powinna mieć miejsce kluczowa dobra wola z obu stron. To znaczy najlepiej zapisany i skodyfikowany zakres obowiązków nie da nam absolutnie nic, jeżeli to spisanie tego faktu będzie tylko i wyłącznie pretekstem dla obu stron, by wychodzić poza ten kompromis, którego szukamy. Innymi słowy, jeżeli pracownik wymaga rozpisania obowiązków do najdrobniejszego szczegółu tylko po to, by potem się zasłaniać, że czegoś nie zrobił, bo tego nie było na liście, to nie wróży dobrze waszej współpracy. Podobnie, z drugiej strony, ty jako szef musisz być wyrozumiały i wyrozumiała i nie oczekiwać, że pracownik na podstawie bardzo ogólnych punktów będzie wiedział wszystko o zakresie obowiązków do tego najdrobniejszego szczegółu i będzie też wiedział o zakresie obowiązków, które są niepowiązane z jego pierwotną rolą w firmie. Trzeba to odpowiednio wyważyć z obu stron i nastawić się na uzupełnianie, dopisanie szczegółów i poprawki, ale też nie zamykanie się w tym takim wąskim, precyzyjnie wyznaczonym kręgu. Dlaczego? Dlatego, że im mamy bardziej kreatywne zadania wymagające większego zaangażowania, większej odpowiedzialności, tym może wyniknąć więcej niespodziewanych sytuacji i najzwyczajniej w świecie nie zawsze wszystkie da się przewidzieć. Jeżeli ktoś u Ciebie ma dużą dolę samodzielności i kontaktuje się z klientami, czy zajmuje się ich obsługą, to zdecydowanie jego zakres obowiązków będzie dużo większy niż osoby, która przykładowo wpuszcza kogoś na parking i obsługuje szlaban, no bo tutaj tych obowiązków zdecydowanie jest mniej i da się je ująć w węższe karby. Kolejny punkt, zaznacz możliwość ewolucji. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli zamkniętą listę obowiązków można stworzyć przy bardzo prostych, powtarzalnych zadaniach. Im stanowisko jest bardziej kreatywne, odpowiedzialne, trudno będzie określić zamkniętą całość. Ja nie wierzę w to, że da się stworzyć taką precyzyjną, sztywną listę przy zadaniach, które kreatywności wymagają właśnie, a jeżeli nie wymagają kreatywności, to wymagają odpowiedzialności czy też elastyczności ze strony pracownika. Zatem najlepiej skodyfikowana lista nie zastąpi odpowiedniej postawy proaktywnej ze strony pracownika i wyrozumiałej ze strony pracodawcy. Innymi słowy, wola współpracy dla mnie z obu stron jest dużo ważniejsza, wręcz kluczowa, niż precyzyjne rozpisanie setek punktów na liście obowiązków. Do takiej listy, to jest kolejny podpunkt, można też dodać przykłady i case study. Gdy opisujesz zakres obowiązków, żadna teoria nie da tyle, nie pomoże ich zrozumieć tak dobrze, jak praktyczny przykład. I może być to przykład wymyślony przez Ciebie lub, co najlepsze, może być to przytoczony przykład z życia firmy. Zwłaszcza gdy podobna sytuacja już miała miejsce i można znaleźć jakąś wiedzę, czyli film, opis w sensie, że zostało to gdzieś spisane, w jaki sposób ta sytuacja była rozwiązana, albo film, gdzie jest taka instrukcja nagrana, w jaki sposób coś zrobić, przykładowo w jaki sposób obsługiwać program albo kasę fiskalną na ten temat. Zawsze łatwiej, kiedy mówimy o obowiązkach, poruszać się w takiej, powiedziałbym, przestrzeni empiryczności, czyli namacalności czymś, co jest realnie związane, niż uciekać się do jakichś górnolotnych, chmurowatych przykładów, które miejsca nie miały. Także tutaj trzeba by zasiągnąć w głąb pamięci, no i przytoczyć sytuacje, które z tymi obowiązkami są
powiązane. Omów i ustal zakres obowiązków w trakcie wspólnej rozmowy, to jest kolejny podpunkt. Dlaczego? Dlatego, żeby unikać jednostronnego narzucania swoich oczekiwań. Nawet jeżeli ta lista obowiązków została przez ciebie przygotowana wcześniej, bo sam sobie ją przygotowałeś, bo ta lista była stworzona dla innego pracownika na podobnym stanowisku, to wydaje mi się, że warto w momencie, kiedy będzie przedstawiona pracownikowi, zwłaszcza jeżeli jest nowym pracownikiem, warto się z nim spotkać. Pamiętajcie, że mówimy cały czas tutaj o obszarze małych firm, więc jest to jakby dla ciebie jako szefa spokojnie do zrobienia. Powinniście się spotkać i szczegółowo omówić i wyjaśnić sobie podczas rozmowy punkt po punkcie, jak wyglądają te zadania. To jest ten moment, żeby coś jeszcze dopowiedzieć, doprecyzować, żeby obydwie strony mogły zadać pytania, czy tam bardziej pracownik, żeby mógł zadać pytania, a ty jako szefowa firmy być na nie mogła odpowiedzieć. I tak samo może to zadziałać, jeżeli nie było u ciebie wcześniej w firmie określonego zakresu obowiązków, ale teraz go ustawiasz. To też w przypadku takiego działania nieco intuicyjnego, kiedy spotkasz się z pracownikiem, warto to omówić. Wtedy też najłatwiejszą metodą jest to, że ty przygotowujesz swoją listę obowiązków, pracownik przygotowuje swoją listę obowiązków, konfrontujecie ją i wtedy razem omawiacie. Mam tutaj na myśli, przypominam, sytuację, kiedy pracownik już u ciebie pracuje, ale chcecie spisać to, co czy też czym powinien i w jaki sposób się zajmować. Kolejny podpunkt, zaplanujcie, jak działać, gdy pojawią się niespodziewane sytuacje. Zastanów się, i to dobrze też zrobić na tym podstawowym, pierwotnym etapie, jak rozstrzygnąć jakieś problemy, wątpliwości, które na pewno będą miały miejsce. Chodzi mi już o sytuację, gdy przypadkiem trafiłaś na jakiś temat, który leży od 2 miesięcy, a pracownik się tłumaczy: nie wiedziałem, jak to zrobić, więc nie ruszałem tematu. Żeby nie było takiego podejścia, żeby od razu to na samym początku spacyfikować. Tak więc powiedz wprost i zaznacz to, jak ma się zachować w takich sytuacjach, czyli co ma zrobić, kiedy nie wie, co zrobić, albo kiedy nie może podjąć decyzji. Na przykład, czy powinien podejmować jakąś decyzję zgodną z filozofią firmy i ogólnymi wytycznymi, które razem przygotujecie, albo do kogo powinien się i za pomocą jakiego narzędzia zwrócić i, co ważne, w jakim okresie czasu ma to zrobić. To, co może ci pomóc zawęzić tę listę, to jest kolejny podpunkt, czyli ustal, co nie leży w zakresie obowiązków. To jest jedna z moich ulubionych metod ustalania zakresu zadań i planowania, nie tylko jeżeli chodzi o pracowników, czy też współpracowników. To jest też jedna z moich ulubionych metod, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, czy zarządzanie czasem zadaniami. Chodzi w niej o to, by zamiast zastanawiać się, co trzeba zrobić, zacząć od tego, co nie wchodzi w zakres działań pracownika, czyli czym nie powinien się zajmować, mimo że z takimi rzeczami, czy też sytuacjami może mieć styczność. Możesz więc rozważyć, by do listy dopisać, co nie wchodzi w zakres jego obowiązków, czego nie powinien robić, co i komu w takiej sytuacji ma przekazywać, co ma ignorować, a o czym ma informować. Zawęzi to pole jego działania i pomoże mu skupić się na istotnych rzeczach, którymi zająć się powinien. Kolejny podpunkt, ustal sposób weryfikacji, sprawdzania i raportowania tych elementów. Czyli zadbaj o proces i narzędzia, ustal co, kiedy i w jaki sposób będzie sprawdzane i jak przez pracownika ma być raportowane. Wskaż o czym i jak ma cię informować, w czym pozostawiasz mu pełną decyzyjność, co wymaga twojej bezwzględnej akceptacji, czyli rozdzielamy od razu rzeczy, które może sam sobie podejmować decyzję, a które muszą przejść przez ciebie. I zaznacz też, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi w takich sprawach się komunikujecie. Czy będzie to e-mail, czy będzie to rozmowa osobista, czy będzie to telefon, czy jakaś aplikacja do zarządzania zadaniami, czy też może ma to zaznaczyć w tabelce Excel, jeżeli jest to jakaś forma raportu. I przygotujcie też odpowiedni klucz opisu, tak, żebyśmy mieli jasne wytyczne, jasny schemat, by forma weryfikacji, rozmowy o zadaniach, raportowania tego, co się zrobiło, była oczywista, jasna i sprawdzalna dla obu stron, ba, nawet dla innych osób, jeżeli w tej firmie pracują i z tym tematem się zetkną dopiero po jakimś czasie. Kolejny punkt, pomagaj w pracy. I możesz to zrobić samodzielnie, albo możesz wyznaczyć kogoś z zespołu. Dlatego, że wyznaczenie zakresu obowiązków nie może służyć jako taki uspokajacz sumienia. Czyli zrobiłem, dałem zadania i tak naprawdę mogę zapomnieć, bo pracownik na pewno da sobie radę, bo ja swoją robotę już przecież odwaliłem, jasno, precyzyjnie opisałem mu, co ma być zrobione i ma to na piśmie, mogę o tym zapomnieć. No bo przecież musi wiedzieć, jak to wykonać. Nie. Tak to niestety nie działa. I to nie tylko ze względu na to, że język
jakim się posługujemy, jest na tyle kaleki i ubogi, że to, co wydaje się dla ciebie jasno opisane i to, co wydaje ci się oczywiste, dla drugiej strony jasno opisanym albo oczywistym wcale być nie musi. Problemem też jest to, że na samym początku, przy trudnych i nowych zadaniach, pracownik będzie wymagał od ciebie więcej uwagi i pomocy, dlatego że musi się z nimi uporać, bo wiele rzeczy, które dla ciebie będą oczywiste i o których nie warto wspominać, dla niego będą czarną magią. Wiele rzeczy, czy też problemów, które potrafisz z automatu rozwiązywać dzięki temu, że w firmie pracujesz już długo czasu i masz doświadczenie na tym polu, dla niego będą rzeczami nowymi, przy których będzie wymagał pomocy. Także pamiętaj o tym, że to wyznaczenie obowiązków to nie jest tylko tak, żeby raz zrobić i zapomnieć, ale też, żeby przede wszystkim, i tutaj kładę mocno nacisk na to słowo, pomagać. Z czasem wraz z wdrożeniem pracownik będzie zajmował się coraz większym zakresem działań, aż w końcu nie będzie wymagał twojej uwagi i jak dobrze pójdzie, czego ci życzę, wykona to zadanie lepiej niż ty kiedykolwiek. I ostatni podpunkt z tej listy, weryfikuj i sprawdzaj. To, że stworzysz listę zadań i to, że pomożesz ją wykonać, nie oznacza, że od razu samo będzie działało. Musimy więc jako szefowie niestety trzymać rękę na pulsie. Złośliwi twierdzą, że kontrola jest najwyższą formą zaufania i coś w tym jest. I tu nie masz tak kontrolować pracowników niczym SS-man na wieży strażniczej, ale generalnie warto weryfikować na bieżąco to, co zostało i w jaki sposób zostało zrobione. Zwłaszcza na początku prac, tak by pomóc pracownikowi wypracować jakiś rytm i nawyki. Potem, gdy już się wdroży, dla pewności możesz kontrolować niespodziewanie i wyrywkowo, przy czym zaznaczam niezłośliwie. Tu nie chodzi o to, żeby polować na niego ciągle i wytykać mu błędy, które robi, bo niestety czasem zdarza się tak, że pracownicy obniżają loty, jakoś ułatwiają sobie drogę, idą na skróty. Czasem wymyślają lepsze metody, ale czasem całkowicie to, w jaki sposób ma to sobie ułatwiają pracę, rozmija się z naszą wizją tego, w jaki sposób to powinno być zrobione. Zatem kluczem w weryfikacji i sprawdzaniu zadań nie jest udowodnienie mu, że coś robi niestarannie czy źle, ale żeby sprawdzać, czy na pewno podczas omawiania tych obowiązków i spisania ich dobrze się zrozumieliście, tak by mu pomóc podpowiedzieć, jak coś ma zostać zrobione. I teraz powtórzmy sobie wszystko jeszcze bardzo szybko, czyli punkt 9, określ zakres obowiązków, to mamy spisz i potwierdź, kluczowa jest dobra wola z obu stron, zaznacz możliwość ewolucji zadań, podaj przykłady i case study, omów i ustal zakres obowiązków w trakcie wspólnej rozmowy, zaplanujcie, jak działać, gdy pojawią się niespodziewane sytuacje, ustal, co nie leży w zakresie obowiązków, ustal sposób weryfikacji, sprawdzania, raportowania, pomagaj w pracy i na koniec weryfikuj i sprawdzaj. Tak na koniec jeszcze mam tutaj taką dygresję, zanim przejdziemy sobie do punktu 10, że rozmowa o obowiązkach jest jednym z najlepszych sposobów, by sprawdzić, czy pracownik nadaje się do współpracy i koncepcji twojej firmy. I nie chodzi mi o to, że ma na wszystko reagować hura optymizmem, ale jeżeli domaga się szczegółowości co do mikronach w zadaniach, może być to dla ciebie sygnał, że nie do końca ta wasza współpraca będzie układać się w sposób taki, jaki będzie ci odpowiadał. 10. Rozwiązuj konflikty, reaguj i naprawiaj błędy czy też problemy. Czy ci się to podoba, czy nie, jako szef jesteś odpowiedzialna za rozwiązywanie konfliktów i naprawę błędów w firmie. Taka niestety jest dola szefa, choć niestety nie zawsze to jest przyjemne, ani łatwe. Tam, gdzie są ludzie, tam będą się z czasem pojawiać jakieś emocje, tarcia czy też konflikty i będzie się pojawiało dość sporo błędów, które, zwłaszcza w małej firmie, ty będziesz musiał naprawić. I to, że pojawiają się te emocje, tarcia, konflikty, błędy, to jest normalne nawet w najlepszych i największych firmach i najlepiej współpracujących zespołach, gdzie w grę wchodzą ludzkie emocje, gdzie w grę wchodzą hormony wyrzucane do krwiobiegu, które decydują o tym, czy jesteśmy smutni, weseli, źli, zakochani, rozgoryczeni. Tam ludzie będą się ze sobą ścierać, a twoim zadaniem jest to, by odpowiednio na takie problemy reagować i jak najszybciej je naprawiać. I niestety, smutna wiadomość, firmowa pizza i woda do oporu raz na pół roku nie załagodzą nierozwiązanych problemów, wręcz mogą je zaostrzyć. Także ta metoda zasypania konfliktów nie działa. Nie, to, że ludzie gdzieś tam spadną z dywanu na łeb i pozwolisz im się schlać i odreagować na jakimś wyjeździe integracyjnym, a nie dotrzesz do rdzenia problemów, jest kompletnie nieskuteczna. Dlatego, że najgorsze, co możemy zrobić, to zamiatać poważne problemy pod dywan, zostawiając je na później, licząc, że same
wygasną i udając, że ich nie ma, albo, co jest chyba jeszcze gorsze, przykrywając je, wdrażając zamiast realnych rozwiązań jakieś egzotyczne bzdety z gatunku zarządzania i usprawniania pracy, tylko i wyłącznie po to, by uspokoić swoje sumienie i pokazać, że jako szefowie trzymamy rękę na pulsie. No to tak jest średnie, kiedy hodujemy w zasadzie nie interesuje mnie to, jesteście dorośli, dogadajcie się między sobą. No niestety tak to nie działa. Jako szef trzeba wziąć tą odpowiedzialność na swoje barki i samemu tą sprawę załatwić. Dlatego, że jeżeli taka nerwowa atmosfera będzie się tliła i te błędy, problemy będą się nawarstwiały, a ty je będziesz ignorować, to nadejdzie taki dzień, gdy to wszystko eksploduje. I problemy nałożą się na siebie, całość zapętli się w ciąg powiązanych naczyń i ty z taką problematyczną kobyłobombą będziesz musiał się zmierzyć. A z problemami najczęściej jest tak, że wykazują taki dwojaki stan skupienia. Po pierwsze są lawinowe, czyli kiedy pojawia się jeden, to zaraz pojawia się kolejny, a po drugie uwielbiają się rozprzestrzeniać w wielu kierunkach, czyli jeżeli pojawia się problem w jakimś jednym obszarze, to zaraz pojawia się też w kolejnym i zaraz pojawia się też w kolejnym i każdy z nich ma kolejnego następcę. Dlatego trzeba uważać, by to nie wywołało jakichś poważnych konsekwencji od popsucia atmosfery, poprzez groźby odejścia przez najlepszych pracowników, aż po paraliż firmy, co może się rzecz oczywista odbić na jakości świadczonych usług. Pracownicy muszą wiedzieć, że mogą na ciebie liczyć i mogą na tobie polegać, że jeżeli pojawią się te problemy, to ty pomożesz im je rozwiązać, nie uchylisz się przed nimi, nie będziesz udawał, że ich nie widzisz albo ich nie będziesz bagatelizować, że je rozwiążesz, może nie zawsze w sposób dla wszystkich satysfakcjonujący. Niestety tak to też jest, że nie zawsze te problemy i konflikty da się rozwiązać tak, by wszyscy byli zadowoleni w jednakowym stopniu. Sorry, takie jest życie, tak to wymyśliła matka natura. Więc może nie rozwiążesz tego w sposób satysfakcjonujący, ale ważne, by czy też byś robił, robiła wszystko, by rozwiązać je w sposób sprawiedliwy. I że rozwiążesz je od razu do końca, a nie będziesz spychać na później. Pamiętaj też, że problem, który z twojej perspektywy, to jest dość istotny, może być śmieszną błahostką, w zupełności nic nieznaczącą, dla pracowników może okazać się sprawą życia lub śmierci. Nie lekceważ więc żadnych sygnałów i podchodź do większości z nich śmiertelnie poważnie. Jakie podejście prezentować, gdy pojawia się problem lub konflikt i trzeba go naprawić? Nie podejmuj decyzji na gorąco. W przypadku konfliktów odpowiadanie na szybko to jest bardzo zły pomysł. W emocjach można powiedzieć o wiele za dużo i można chlapnąć coś, czego będziemy później bardzo mocno żałować. Działając w emocjach też nie jesteś w stanie odpowiednio przyjrzeć się i przemyśleć sprawy, znaleźć odpowiednich rozwiązań. Dlatego daj sobie czas, by ochłonąć, rozpatrzyć wszystkie argumenty i wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu. Kolejny podpunkt. Staraj się dojść do sedna problemu. Nie zadowalaj się pierwszym tłumaczeniem i zdawkowym opisem. Problem, zwłaszcza poważny, należy rozgrzebać. Dojść do tego, co faktycznie go wywołało, bo krytyczna sytuacja i opis mogą być pokłosiem dłuższego konfliktu, takiego bardziej zagrzebanego, bardziej ukrytego, o nie do końca wyrażonej motywacji, albo mogą być też pokłosiem powtarzających się błędów, które wcześniej były ignorowane, czy to przez ciebie, przez innych pracowników, czy przez na przykład menadżera. Pracownik może nie chcieć ci powiedzieć o prawdziwej przyczynie, z różnych notabene przyczyn i będzie próbował zbić twoją dociekliwość jakimiś banałami. Trzeba być tutaj więc wytrwałym i cierpliwym i wygrzebać esencję, co stanowi naprawdę istotę tego zachowania, tej reakcji, dlatego że to, w jaki sposób on się zachowuje, dlaczego powstał konflikt, dlaczego popełnia błędy, może być dalece odległe od przyczyn tego zachowania. Kolejny podpunkt, porozmawiaj z każdą ze stron. Także pozwól wyjaśnić sytuację wszystkim zaangażowanym w spór. Staraj się poznać różne punkty widzenia. Podczas rozmów nie wygłaszaj tyrad, lecz dopytuj i słuchaj uważnie przede wszystkim, by wyrobić sobie pełen obraz sytuacji. Staraj się być obiektywnym i podchodzić do tego w sposób neutralny, dopóki nie zapoznasz się ze wszystkimi aspektami sprawy. Nie wyrażaj na szybko
nieprzemyślanych decyzji, które mogą nieść przykre konsekwencje. Kolejny punkt, pozwól zasugerować rozwiązania. Wiem, że bycie szefem to jest jakby naturalnie wymuszane na nas, to byśmy cały czas podejmowali decyzje i trzymali rękę na pulsie, ale rozwiązując konflikt, nie narzucaj od razu swej woli. Zapytaj zainteresowane strony, jakie według nich rozwiązanie byłoby najlepsze, co by zrobiły na twoim miejscu i na bazie ich odpowiedzi możesz budować swoją decyzję. Jest to o tyle wygodne, że po pierwsze odciążasz się od konieczności rozwiązania decyzji, bo po drugie możesz spojrzeć na to z innej strony, biorąc pod uwagę inne argumenty, o których rozważając tę tematykę samemu czy też samej nie zawsze pomyślimy. Kolejny punkt, bądź sprawiedliwy. I o tym, o byciu sprawiedliwym opowiem w kolejnej części, bo to uważam za bardzo, bardzo ważne, więc dalej ten motyw będę eksponował w osobnym punkcie, w kolejnym podcaście. Kolejny punkt, ustalcie co zrobić, by problem nie pojawił się w przyszłości. Ustalcie jak będziecie reagować, jeżeli podobna sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, tak by uniknąć się powtarzających nieporozumień. Bo z jednej strony należy oczywiście konflikt rozwiązać i nie dopuścić do tego, by eskalował, ale trzeba też pamiętać, że to pojedyncze rozwiązanie musi mieć charakter systemowy, to znaczy, żeby dążyć do tego, by podobne sytuacje i podobne zdarzenia albo nie miały miejsca w przyszłości, albo jeżeli jest jakiś zapalnik, którego usunąć nie można i będzie regularnie, cyklicznie powracał, to by rozwiązanie było na tyle precyzyjne i jasne, by nie rodziło konfliktów. Ostatni podpunkt, spisz co postanowiliście. Po rozwiązaniu konfliktu spisz postanowienia, jak sytuacja została rozwiązana i jak będzie rozwiązywana w przyszłości. Prześlij zainteresowanym osobom w celu potwierdzenia, że panuje zgodność co do ustalonego konsensusu tego, o czym rozmawialiście. To może się przydać jako podpunkt do firmowej bazy wiedzy, która będzie też wysyłana innym pracownikom i będzie służyła jako podstawa do rozwiązywania innych problemów. Wtedy, kiedy ten problem znowu się pojawi albo pojawi się na innym stanowisku innego pracownika, mówisz, patrzcie, ostatnio poradziliśmy sobie w ten sposób i wysyłasz link. Ja wiem, że ja dość często mówię o tym, żeby to wszystko spisywać. Ja mam lekkiego pierdolca na tym punkcie, ale uwierz mi, spisywanie w firmie naprawdę ratuje życie. Także podpunkty, które znalazły się w punkcie 10. Punkt 10, czyli rozwiązuj konflikty, reaguj i naprawiaj błędy, problemy. Podpunkty były następujące. Nie podejmuj decyzji na gorąco, staraj się dojść do sedna problemu, nie daj się zbyć, porozmawiaj z każdą ze stron, pozwól zasugerować rozwiązania, bądź sprawiedliwy, sprawiedliwa, ustalcie co zrobić, by potem problem nie pojawił się w przyszłości, spisz co postanowiliście. 11. Zachowaj zasady zwracania uwagi. Choćbyś był najlepszym szefem, szefową na świecie, nadejdzie taki moment, że ktoś kiedyś nie wywiąże się ze swoich obowiązków, coś zawali i będzie trzeba sytuację naprawić, wyprostować, przeprosić klienta, a takiej osobie zwrócić uwagę i stety, niestety poważnie z nią porozmawiać. Temat zwracania uwagi jest związany z tematyką z punktu 10, czyli rozwiązywaniem konfliktów, ale jest na tyle istotny i obszerny, że postanowiłem go wydzielić jako osobny punkt i też rozbić na podpunkty. Jeżeli pojawia się konflikt, czy też jakiś problem, który trzeba rozwiązać, a będą się pojawiać, no bo to jest jedna z najnaturalniejszych rzeczy w firmie, to w momencie rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem, bez względu na jej rangę, czy to będzie jakaś pierdoła, czy to będzie jakaś istotna kwestia, warto zachować takie żelazne zasady zwracania uwagi. Jeśli tego nie zrobimy, możemy popełnić kilka kardynalnych błędów, które zaostrzą sytuację, wprowadzą niepotrzebną porcję stresu i nieporozumienia, a także nadszarpną nasz autorytet. Jakie to będą punkty? Czy też jakie to będą podpunkty? Gań zachowania, a nie osobę. Jeżeli komuś zwracamy uwagę, kluczowe jest to, by wskazywać na zachowania lub sytuację, a nie na tę osobę personalnie. Wtedy pracownik nie traktuje tego jako atak na siebie bezpośrednio, czy też mniej traktuje to jako atak na siebie bezpośrednio. Więcej o tym mówiłem w podcaście 10, jak mówić nie i być asertywnym. Odsyłam. Kolejny podpunkt, gań na osobności. Zatem zadbaj o komfort psychiczny i intymność. To są bardzo trudne, te rozmowy dyscyplinujące są bardzo trudne dla pracownika i one mogą mieć ze sobą spory, negatywny ładunek emocjonalny. Zatem nie możesz go ganić przy innych osobach. To jest niszczące nie tylko dla jego samopoczucia, dlatego że najzwyczajniej odbierze to jako upokorzenie. Nikt, kto jest psychicznie w miarę stabilny, nie lubi tego, jak przed innymi wytykane są mu błędy i pokazuje się jego w tym przypadku słabość. Ale jest to też niszczące dla twojego autorytetu, bo szef, który jeszcze dodatkowo, przykładowo jest furiatem i wyżywa się w ten sposób na pracownikach,
No, oględnie mówiąc, nie jest dobrym szefem. Gań przestrzegając hierarchii, to jest kolejny podpunkt. Zatem, kiedy ganisz bezpośrednio, kiedy masz ustaloną hierarchię w firmie i pod tobą jest kierownik czy też menadżer, który zarządza ludźmi, a ty przeskakujesz ten szczebel, to pokazujesz innym pracownikom, że w zasadzie te zasady hierarchii w firmie są nieistotne. I z jednej strony wysyłasz sygnał do kierownika, menadżera, że mu nie ufasz i że sobie nie poradzi z tą sprawą, a pracownikom pokazuje, że spokojnie mogą omijać drogę służbową i bezpośrednio kierować się do ciebie. Czyli mogą działać w ten sposób, że jeżeli czegoś nie uda się im wynegocjować u kierownika czy też menadżera, to mogą z tą samą prośbą iść do ciebie. I jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, gdzie ty na to się zgodzisz, mimo że on się nie zgodził, no nie ma prostszej metody, by podkopać autorytet zarówno swój, bo wyznaczasz kierownikowi jakieś zadania i ono stara się je wykonywać, a można je obejść, jak i tej osoby, która ludźmi zarządza. Nie możesz też rozmontowywać procesów komunikacji i dawać sobie wchodzić z każdą pierdołą na głowie, bo po to masz osoby zarządzające zespołem, żeby od tych elementów cię odciążyły. Zachowaj spokój i klasę, kolejny podpunkt, zatem nie krzycz, nie obrażaj, nie przeklinaj. Zwracając komuś uwagę, trzymaj nerwy na wodzy i nie daj się ponieść emocjom, choćby nie wiadomo co. Szef wylewający na kogoś frustrację i zwracający uwagę krzykiem, moim zdaniem to jest jeden z najgorszych braków profesjonalizmu i jeżeli chcesz sobie rozbić zespół, nastawić ludzi przeciwko sobie i zyskać miano furiata, który nad niczym kompletnie nie panuje, bo braki w swoich zdolnościach zarządzających musi nadrabiać groźną postawą marsową miną i ustawicznym wrzeszczeniem, to jest droga do nikąd. Gań za rzeczy, na które pracownik miał wpływ, to jest dość istotne i to jest kolejny podpunkt, dlatego że musisz się upewnić, że jeżeli chcesz mu zwrócić uwagę, to tylko za rzeczy, na które czy też które leżały w zakresie jego obowiązków, rzeczy, o których wiedział, w jaki sposób i kiedy mają być wykonane. Nie może obrywać za coś, co zawaliła inna osoba z jego działu lub inna osoba z jego zespołu, tylko dlatego, że w tym samym dziale zespole pracują. Nie może obrywać samodzielnie, jeżeli cały zespół coś zawalił i nie może też obrywać tylko dlatego, że usłyszałaś jakieś pogłoski, na przykład od klienta i tych informacji nie zweryfikowałaś. Także o tym też trzeba pamiętać, żeby mieć pewność, że jeżeli ktoś coś zawalił, to faktycznie ta osoba za to była odpowiedzialna. Wysłuchaj wszystkich stron. To jest kolejny podpunkt, który jest naturalnie związany z poprzednim. Dlatego, że jeżeli problem dotyczy większej ilości osób, ustal dokładnie wszystkie wersje wydarzeń i porozmawiaj ze wszystkimi zaangażowanymi w spór. Nie wierz nikomu na słowo też. Już się na tym można było nie raz i nie dwa przejechać, że ludzie, mimo że sprawiają wrażenie szczerych i uczciwych, i chętnych do pomocy, to nie do końca mówią prawdę. Zatem nie wierz na piękne słowa, ale weryfikuj i sprawdzaj uzyskane informacje, tak by twój osąd był jak najbardziej obiektywny. Jasno powiedz, dlaczego ci to nie odpowiada. To, w jaki sposób to zdarzenie wpłynęło na firmę, na innych, na ciebie. Powiedz o tym, dlaczego jest to niedopuszczalne, bo straciliśmy klienta, bo ucierpiał nasz wizerunek, bo musimy ponieść dodatkowe koszty, bo projekt się przesunął i nie pozostawiaj w tym aspekcie żadnych niedomówień, nie zbywaj machnięciem ręki, na zasadzie szkoda tłumaczyć, pracownik powinien i ma prawo wiedzieć, że jeżeli coś zawali, to jakie są tego konsekwencje i efekty. Zadbaj o spokój i komfort rozmowy. Podczas takiej rozmowy dyscyplinującej nie umawiaj innych spotkań, nie rozmawiaj przez telefon, nie jedz, nie pozwól, by co chwilę ktoś wchodził do twojego pomieszczenia i wam przeszkadzał. Nie próbuj wcisnąć tej rozmowy w jakieś wolne, kilkuminutowe okienko, o którym wiesz, że absolutnie się nie wyrobisz, że jest to robione tylko na szybko. Daj sobie odpowiedni zapas czasu. W ten sposób pokażesz, że sprawa jest dla ciebie ważna i poważnie traktujesz pracownika. Kolejny podpunkt, nie wymagaj natychmiastowej reakcji i odpowiedzi. Ludzie różnie reagują na trudne rozmowy, dlatego że w ich głowie pojawiają się też różne emocje, pojawia się natłok myśli, gonitwa i niestety nie wszyscy potrafią od razu i błyskawicznie bezpośrednio zareagować. Niektórym może być ciężko na bieżąco odpowiadać i jasno formułować odpowiedzi. Miej to na uwadze, jeżeli jest taka potrzeba, na przykład wynikająca z charakteru pracownika i specyfiki sprawy, to daj mu czas na odpowiedź i zebranie myśli. Dopytaj. Jeżeli coś potrzebuje, to co potrzebuje wyjaśnić, z kim, w jaki sposób, do kiedy i czy będzie udzielona na to pytanie odpowiedź. Wyjaśniaj sprawy do końca. Jeśli decydujesz się rozwiązać konflikt,
to do końca, na pełnej K, że tak powiem. Nie zostawiaj tego konfliktu w zawieszeniu, nie zapowiadaj, wrócimy do tego w przyszłości, po czym o tym zapominasz. Wyjaśnij, wyprostuj sprawy, ustal, gdzie leży błąd, ustal z wszystkimi rozwiązanie, tak żeby to było jasne i klarowne, by każdy element, każdy etap był przez ciebie jasno wyjaśniony, bo nie można tego zostawiać w zawieszeniu. Kolejny podpunkt, potwierdź, czy druga osoba zrozumiała, o co ci chodzi i spisz ustalenia. Znowu spisywanie. Rozmowa to jedno, natomiast zrozumienie tej rozmowy i zrozumienie efektów to drugie. Z doświadczenia wiem, że często te dwa elementy się rozjeżdżają, to znaczy szef myśli, że sprawę wyjaśnił, że jest to już oczywiste, natomiast dwa tygodnie później życie brutalnie to weryfikuje i nagle okazuje się, że pracownik w jakimś szale popełnia te same błędy albo popełnia podobne błędy w inny sposób. Dlatego znowu tutaj e-mail czy też komunikacja elektroniczna pisana jest jasna, bo po takiej rozmowie warto te ustalenia spisać i wysłać na pocztę, poprosić o ich potwierdzenie, bo często jeszcze w tym aspekcie pojawiają się jakieś wątpliwości, pojawiają się jakieś dodatkowe pytania, które można wtedy doprecyzować. I to jest też bardzo dobry argument na zasadzie posiadania dowodu, bo jeżeli ktoś potem coś drugi raz zawali, a masz to spisane i on to potwierdził, to dużo łatwiej ci egzekwować od niego poprawne zachowania. Dlaczego? Bo w przypadku rozmowy, gdy to potwierdzone nie jest, albo może mu coś niecelowo, w sensie bez złej woli z jego strony umknąć, albo może coś przeinaczyć, albo może bezpośrednio się wyprzeć i mówiąc, że taki argument nie padał, albo on o nim zapomniał. I na koniec ostatni podpunkt, zamknij temat i nie wracaj do niego. Pamiętaj o tym, to jest też dość istotne. Jeżeli rozwiążesz temat, jeżeli rozwiążesz problem, konflikt, to nie wracaj do niego. Nie przypominaj pracownikowi, nie nawiązuj, nie rzucaj żarcików, nie przypominaj o tym problemie przy każdej nadarzającej się podobnej okazji. Po co masz kogoś dodatkowo stresować? Po co masz go dalej dołować? Po co masz od niego wymagać dalszej pokory? Skoro zdecydowałeś się, żeby temat wyjaśnić, wziął udział w rozmowie, jest ta sprawa wyprostowana, to koniec, nie ma co tego odgrzebywać, nie ma co wracać wstecz, idziemy dalej, skupiamy się na nowych rzeczach. Nie martw się, jeżeli ta sprawa została rozwiązana w sposób poprawny, pracownik długo będzie o tym temacie pamiętał. Czyli mamy następujące podpunkty, jeżeli mówimy o podsumowaniu. 11. Zachowaj zasady zwracania uwagi. Podpunkty: gań zachowania, nie osobę, gań na osobności, gań przestrzegając hierarchii, gań za rzeczy, na które pracownik miał realny wpływ, zachowaj spokój i klasę, wysłuchaj wszystkich stron, jasno powiedz, dlaczego ci to nie odpowiada, czemu ci się to nie podoba, zadbaj o spokój i komfort rozmowy, nie wymagaj natychmiastowej reakcji i odpowiedzi, wyjaśnij sprawy do końca, potwierdź, czy druga strona zrozumiała, o co ci chodzi, spisz ustalenia, zamknij temat i nie wracaj do niego w przyszłości. 12. i ostatni punkt, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, bądź opanowany, chłodny i wstrzemięźliwy. Nie chodzi mi tu też o... Choć może trochę chodzi o wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu. Dobry szef powinien być chłodny, zdystansowany i opanowany. Powinien być ponad emocje i to, co elektryzuje jego pracowników. Tak jakby otaczała go lekka mgiełka niedostępności, a pracownicy nie zawsze do końca byli pewni, co myśli albo jaki ma pogląd na daną sprawę. Dlatego, że niczym taki wąż w jaskini czeka na opinię innych, by na końcu wydać swój osąd i wyściubić z tej jaskini łeb i złapać ofiarę, czyli rozwiązanie. Nie oznacza to bynajmniej, że pracownicy mają się go bać, czy też muszą się go bać, ale obie strony powinny czuć do siebie wzajemnie szacunek, a pracownicy oprócz tego lekki dystans. Antek, jeden z czytelników, którzy pomogli mi tworzyć treści do tego podcastu, napisał, że szef musi być trochę jak psychopata, to jest cytat tutaj. O ile to możliwe w dobrym tych słów znaczeniu, musi patrzeć na to, co się dzieje, chłodno, logicznie, bez emocji. Musi umieć tak wpływać na ludzi i atmosferę firmy, by realizowali to, co sobie zaplanował. Choćby dookoła emocje buzowały, świat się walił, musi zachować common sense, czyli zdrowy rozsądek, by podejmować najlepsze dla firmy i zespołu decyzje, używając logiki i chłodnej kalkulacji. Musi umieć osiągnąć cele, umiejętnie sterując pracą innych. Koniec cytatu. Po co trzymać taki zdrowy dystans, zwłaszcza jeżeli wasze kontakty ograniczają się tylko do przestrzeni twojej firmy? No, można by sobie zadać to pytanie, zwłaszcza w dobie tego, gdzie, jeżeli chodzi o zarządzanie firmą, bardzo modne jest podejście alleluja i do przodu, czyli jestem przyjacielem wszystkich, czyli mówimy do siebie po imieniu, jesteśmy super kumplami, działamy razem, wspieramy się, jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Jest taki paradygmat, tak mi się wydaje, w
kwestii zarządzania i managementu, żeby w ten sposób budować wzajemne zaufanie zespołu. Ja tu jestem po trochę innej stronie, dlatego że, już tłumaczę dlaczego, dlatego że każda wyrwa w relacjach osobistych na płaszczyźnie emocjonalnej utrudnia podejmowanie decyzji w oparciu o logikę i chłód oceny, a niestety większość decyzji w firmie, tak jak większość decyzji w życiu, o logikę i chłód oceny muszą być podejmowane i ten bagaż emocjonalny od nich trzeba odciąć. To jest bardzo ciężkie czasem, dla niektórych to może być bardzo brutalne, ale tak to działa. Tam, gdzie w górę wezmą emocje, typowe emocje bez przemyślenia, prędzej czy później spadną ciężkie kataklizmy na tą firmę, doprowadzając być może nawet do jej zlikwidowania. Zatem trzymając dystans, dużo łatwiej będzie ci poradzić sobie z zarządzaniem i egzekwowaniem poleceń, z kwestiami płac i obowiązków oraz, i to jest chyba najważniejsze, z rozwiązywaniem problemów i konfliktów, które na pewno się pojawią. Im bardziej skrócisz dystans i będziesz wasze relacje sprowadzał, czy też sprowadzała do przyjacielskiej stopy, tym trudniejszym położeniu się znajdziesz w przyszłości, gdy takie radykalne, stanowcze i niepopularne decyzje będzie trzeba podjąć. A gdy pracownicy poczują się pewniej, gdy przekroczą osobistą granicę relacji, mogą próbować wręcz wymuszać na tobie zachowania i decyzje, które będą dobre dla nich, a niekoniecznie dla firmy czy ciebie. Przyjacielskie relacje sprzyjają, niestety, manipulacji i trudniej będzie ci zaoponować, sprzeciwić się czy utrzymać swoje stanowisko, gdy kogoś po prostu bardzo lubisz. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że dopóki w firmie wszystko idzie ok, w wyznaczonym przez ciebie kierunku, to nie poczujesz problemów, które z takim bardzo bliskim podejściem się wiążą. Im dłużej jednak będziemy trwali w takiej nieświadomości, tym boleśniejsze będzie zderzenie z rzeczywistością, gdy coś przestanie działać i się posypie. Wtedy, gdy będzie trzeba rozwiązać problem czy ugasić konflikt, wcześniejsze nawiązywanie koleżeńskich relacji może być taką kulą u nogi i będzie wymagać od ciebie dużo większego zaangażowania na każdym poziomie mentalnym, czasowym, fizycznym i finansowym. Może też w dłuższej perspektywie czasowej zrodzić dodatkowe kolejne problemy, których można było wcześniej uniknąć, gdyby trzymać odpowiedni dystans. Może to być zemsta pracownika, który poczuje się poszkodowany twoją decyzją, bo weźmie ją osobiście, myśląc, że w skrajnych przypadkach, może tak się okazać, zdradziłeś czy też zdradziłaś waszą przyjaźń. Bo jak to? Byliście kumplami, a ty podejmujesz decyzję, która jest podyktowana dobrem firmy, dobrem twoim, a nie jego dobrem. I teraz, trzymanie dystansu nie oznacza, że masz być opryskliwy czy też opryskliwa, czy zgrywać kogoś, kim nie jesteś. Nie, można równolegle wyznaczyć linie i standardy zachowań, będąc jednocześnie pomocnym, uprzejmym, miłym i uśmiechniętym. Te dwie rzeczy w ogóle się ze sobą nie gryzą, czyli można trzymać dystans, ale jednocześnie można być w porządku człowiekiem, który jest zarówno w porządku na takiej płaszczyźnie relacyjnej, bezpośredniej i codziennej, jak i takim, który jest fair w stosunku do tego, w jaki sposób traktuje pracowników, tak jak się czują w firmie, jak dba o ich stanowiska pracy, jak dba o wypłaty itd., itd. Oczywiście to jest też, nie da się uciec od tego stwierdzenia, że wszystko zależy od specyfiki firmy. Inaczej jest w biznesach, gdzie ludzie przychodzą z tej tak zwanej ulicy, bo odpowiadają na ogłoszenie o pracę, przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną i zostają, więc znacie się tylko i wyłącznie z tej przestrzeni firmowej i takie utrzymywanie dystansu jest dużo, dużo łatwiejsze. Ale inaczej jest przykładowo na Sardynkach, gdzie razem z Jerzym i Michałem my znamy się już prawie 20 lat i razem graliśmy w kapeli punkowej i wypaliliśmy i wypiliśmy razem tysiące litrów piwa, a w knajpach na koncertach i salce prób spędziliśmy długie lata w każdy weekend i co trzeci wieczór w tygodniu. Podobnie tak samo jest z Przemem, który choć ze mną pracuje, wystawia mi faktury i pomaga mi przy blogach i moich projektach. Jest moim, i mam nadzieję, że się nie obrazi o to, że to opowiem, jest moim przyjacielem, jednym z niewielu i łączą nas dużo bardziej zażyłe relacje niż te stricte zawodowe. W sensie są dużo ważniejsze niż te zawodowe. Więc trudno by mi było nagle trzymać wobec nich dystans i zachowywać się jak ktoś zupełnie inny, grać niedostępnego. Zwłaszcza, że razem odbyliśmy tysiące rozmów na najróżniejsze tematy filozoficzno, wszechświatowo, postalkoholowo, typowo męskie. No i co tu dużo ukrywać, przeżyliśmy setki wspaniałych przygód, akcji najróżniejszych. Spędziliśmy ze sobą kawał czasu, no więc tutaj nie będę tutaj. Więc tutaj zgrywanie takiego niedostępniaka byłoby tyleż żałosne, co śmieszne. Zatem sama musisz uznać, jaki model u ciebie sprawdzi się najlepiej i znaleźć swój własny złoty środek.
Jak się stać takim chłodnym Clintem i studem polskiej przedsiębiorczości? Podpunkt pierwszy, nie brataj się. Uważaj na wspólne spędzanie czasu, wychodzenie razem, wspólne wypady z rodziną, jakieś ryby, koncerty, czy też, jeżeli taka jest specyfika twojego biznesu, wspólne wyjście na striptease po pracy, żeby się odprężyć. Ja jestem zwolennikiem tego, by relacje firmowe zostawić na płaszczyźnie firmowej. Kolejny podpunkt. Więcej słuchaj, a mniej mów. Jeżeli wyjdziesz od tego, że w relacjach z pracownikami skupiasz się na tym, żeby więcej słuchać niż mówić, dużo łatwiej będzie ci zachować dystans. O samej idei samego słuchania opowiem dalej w kolejnym punkcie, w kolejnym podcaście, bo to jest też dość istotne, więc postanowiłem to wyrzucić do osobnej części. Trzeci podpunkt, nie zachowuj się upodlająco, a przynajmniej nie zachowuj się upodlająco przy pracownikach, albo tak, żeby pracownicy mogli się o tym dowiedzieć. I teraz tak, no czasem trzeba się zdystansować i odreagować. Ja sobie zdaję sprawę, że czasem trzeba spaść z dywanu na łeb, że taki reset każdemu się przydaje, czy też prawie każdemu się przydaje, czy też są osoby, które takiego resetu czasem potrzebują. Więc jeżeli masz potrzebę, to się resetuj, bo to jest twoje życie, twoja sprawa, twój organizm, rób co chcesz, ale nie w towarzystwie pracowników. Generalnie unikaj embarrasujących sytuacji, w których mogą cię spotkać i podważyć twój autorytet. W których pracownicy mogą cię spotkać i te sytuacje mogą podważyć twój autorytet. Sytuacje mogą być różne. Najczęstszym jest oczywiście schlanie się jak świnia i związane z tym późniejsze zachowania i perypetie. Zatem najlepiej wyjść od założenia, że przy pracownikach nie zachowujesz się tak, byś potem się tego nie wstydzić, aby potem się tego nie wstydzić, a oni by po tych zachowaniach nie zdobywali się na uśmieszki politowania, czy co gorsza, czuli zakłopotanie, skrępowanie, konsternację i konfuzję, gdy z tobą normalnie rozmawiają, pamiętając, jakie ekscesy odbywały się w poprzedni wieczór, czy też w poprzedni weekend. Pamiętaj, że pracownicy nie zawsze w takim wypadku muszą brać w tych przygodach osobiście udział. Nie muszą być przy tobie bezpośrednio, dlatego też nie daj się uwieczniać na żadnych filmach, zdjęciach czy innych nagraniach, do których mogą mieć dostęp i które potem w twojej małej firmie czy też waszej małej firmowej rodzince stają się chętnie wysyłanym wiralem. Kolejny podpunkt, stosuj zasady ograniczonego zaufania. To jest tak jak z wrzucaniem zdjęć do internetu. Czego tam nie ma, nie istnieje. Jeżeli nie chcesz, żeby jakiekolwiek zdjęcie znalazło się w internecie, na przykład na portalu wiocha.pl, to po prostu nie wrzucaj go na żaden Google Drive, na żaden wirtualny dysk, na żadnego Facebooka itd., itd. Zatem z pracownikami stosuj podobną zasadę, nie mów im o rzeczach, o których absolutnie nie musisz. Zakładaj, że jeżeli mówisz o jakiejś rzeczy jednemu pracownikowi, to jest duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później oni dowiedzą się wszyscy, mimo że poprosi, żeby została między wami, mimo że nie powinien mówić tajemnic służbowych itd., itd. Więc jeżeli masz te kręgi informacji, które są dostępne dla poszczególnych osób, jakiś stan wiedzy o finansach firmy, dostępy do kont. Jeżeli nie ma absolutnie konieczności, by komukolwiek o tym mówić, po prostu o tym nie mów. Pamiętaj, że większość pracowników, choćbyś za kimś absolutnie przepadał, to tak naprawdę obcy dla ciebie ludzie, którzy mają swoje wady, tak jak my, szefowie, mamy swoje wady, którzy mają swoje wady, które ukrywają przed tobą, tak jak ty część swoich wad ukrywasz przed światem, mają swoje charaktery i suma summarum nie macie wobec siebie poza pracą żadnych zobowiązań. Nie oznacza to oczywiście, że nie macie do siebie podchodzić w sposób uczciwy, w sposób fair pod każdym względem, ale też to nie jest takie zażyłe i takie pełne zaufania spotkanie relacyjne, jakim na przykład darzysz swojego partnera czy też partnerkę. W związku z tym łatwo się przejechać, licząc na ich odpowiedzialność, nie mówię o partnerach, tylko o pracownikach lub absolutną lojalność. I znowu oczywiście to też nie jest zero-jedynkowe, no bo w ekipie naszej sardynkowej to wygląda nieco inaczej, więc gdybym tak powiedział, że nie mam, że stosuję wobec Przema tam Humbaka czy Hanysa, z którym też współdziałam jakąś tam zasadę ograniczonego zaufania przy tych naszych projektach, to byłoby to dla nich krzywdzące. Mam tutaj na myśli taką sytuację, gdzie łączą was tylko i wyłącznie relacje typowo z firmowe. Kolejny podpunkt, nie przynoś rzeczy prywatnych do pracy. Rzeczy domowe najlepiej zostaw w domu, a firmowe w firmie. Ani domu nie obciążaj firmą, ani firmy nie obciążaj domem. Także nie przenoś złego nastroju, nie sarkaj na partnera przy pracownikach, nie opowiadaj specjalnie o dzieciach, nie zadręczaj pracowników historiami ze swojego życia. Jeżeli już o czymś musisz wspomnieć, to najlepiej o jakichś zwykłych, codziennych drobnostkach, bo skorzystają na tym i pracownicy, i twoja rodzina. Kolejny podpunkt, nie narzucaj swoich poglądów. Moim zdaniem firma nie jest miejscem na spory światopoglądowe, polityczne, religijne czy społeczne.
I w dobie czasu, gdy wielkie korporacje wykazują znamienną solidarność co miesiąc w zasadzie z tym czy innym ruchem społecznym, to może być lekko niepopularna opinia. Tak na marginesie, akurat uważam, że wszystkie wielkie firmy, które podłączają się do jakichś społecznych akcji i mają tylko i wyłącznie jeden cel, chodzi o to, by ta mistyfikacja podniosła im sprzedaż. Tam nie ma żadnego przesłania i żadnej misji, ale to jest tylko i wyłącznie moje osobiste odczucie. Wracając do tematu narzucania poglądów. To, że się nie zgadzacie w fundamentalnych kwestiach niezwiązanych z waszą firmą, nie musi oznaczać, że nie możecie razem współpracować, zwłaszcza jeżeli na drodze zawodowej nie ma między wami tarć. Choć oczywiście ludziom o wspólnym światopoglądzie łatwiej się działa razem, a to jeżeli nie jesteś pewna stanowiska swoich odbiorców, swoich pracowników i nie poruszaliście wcześniej jakichś trudnych tematów, to jeżeli nie masz takiej potrzeby, nie wychodź z inicjatywą, nie zaczynaj ich omawiać, a swoje opinie, nawet jeżeli coś cię irytuje, wyrażaj zdawkowo i powściągliwie. Emocjonując się w sporze, możesz kogoś urazić lub zrazić do siebie, a pamiętaj, że oni zawsze są w tym momencie w gorszej pozycji, bo nie mogą wszystkich argumentów czasem ci przytoczyć. Dlaczego? Bo jesteś szefem i im płacisz. Więc dla nich taki spór też jest bardzo, bardzo niekomfortowy. Zatem pamiętaj, że narzucając swoje zdanie, bo masz taką możliwość, wykorzystując swoją pozycję, możesz kogoś urazić lub zrazić. Jeżeli nie swojego rozmówcę, to innego pracownika, który się tej rozmowie przysłuchuje, czyli w sytuacji, w której rozmawiasz z jednym pracownikiem, z którym zgadzasz się ze światopoglądem, może tego słuchać inny pracownik, który światopogląd ma zgoła odmienny. Po co to robić i niepotrzebnie psuć relacje? Moim zdaniem jest to absolutnie niepotrzebne, no chyba, że specyfika twojej firmy. Przykładowo jest to jakaś firma, która jest zaangażowana bardzo mocno politycznie, na przykład prezentuje mocne poglądy lewicowe, jest to jakaś fundacja, no to też trudno byłoby do takiej firmy zatrudniać osoby o jakichś konserwatywnych poglądach i vice versa oczywiście w drugą stronę. Czy tak samo, jeżeli masz gabinet weterynaryjny, jesteś weterynarzem i przychodzi ci ktoś pomagać, który mówi, że wszystkie kundle bezpańskie należałoby odstrzelić, a najlepiej, żeby ktoś je przejechał autem, no to jakby zrozumiałe jest to, że osoba o takim światopoglądzie raczej w miejscu, którym się pomaga chorującym zwierzętom, nie powinna zagrzać długo miejsca. Jeżeli ten temat ideologii cię interesuje, to wskakuj na sardynkibiznesu.pl, tam znajdziesz artykuł, czy warto angażować profil firmy w spór ideologiczny i ja szerzej na ten temat tam odpowiadam. Nie tyle nie warto, czy nie warto, raczej rozpatruję aspekty za i przeciw. Kolejny podpunkt, nie reaguj emocjonalnie. Choć będą się zdarzały sytuacje trudne, nie daj się ponosić emocjom, nie bądź furiatem, dzikusem. Emocje nie są najlepszym doradcą, już o tym mówiłem, a furiatami bardzo łatwo się manipuluje. Jeżeli masz problem z trzymaniem nerwów na wodzy, ustal sobie jakiś wentyl bezpieczeństwa, czyli żelazną zasadę, w myśl której zanim cokolwiek czy o czymkolwiek zdecydujesz w takich nerwowych sprawach, musisz bezwzględnie odczekać długi okres czasu, na przykład 12 godzin lub więcej, a jeżeli sytuacja wymaga twojej natychmiastowej odpowiedzi, to na spokojnie musisz policzyć w głowie do 10, choćby świat się walił. Kolejny podpunkt, przemyśl odpowiedzi. Nie odpowiadaj spontanicznie i prosto na skomplikowane sprawy czy na trudne, złożone pytania. Daj sobie czas na przemyślenie odpowiedzi, jeżeli masz taką potrzebę. Jeżeli rozmawiasz i udzielasz odpowiedzi na bieżąco, poczekaj kilka sekund, tak by sobie całość tej odpowiedzi w głowie poukładać, a nie odzywać się od razu, gdy tylko rozmówca skończy zadawać ci pytanie. I ostatni podpunkt, ostatniego punktu, opinie i tak zwane trudne sprawy zachowaj najlepiej dla siebie. Zatrzymaj dla siebie sprawy pracowników z życia prywatnego, bez względu na to, czy ci o nich opowiedzą, bo mają jakąś sytuację życiową, które musisz wiedzieć, czy dowiesz się o nich przypadkiem, bo usłyszysz rozmowę na korytarzu. Podobnie ze swoimi opiniami o pracownikach, nie komentuj ich zachowania, wyborów, przyzwyczajeń, decyzji, jeżeli nie są związane bezpośrednio z zakresem ich obowiązków. No chyba, że ktoś przychodzi do firmy i śmierdzi i przeszkadza innym, no to jest sytuacja, którą należy bezwzględnie rozwiązać, także wtedy jego stosunek do higieny nie jest już problemem wyłącznie jego jednostkowym, ale jest problemem całego działu. Pamiętaj również, że kiedy pracownicy rozmawiają prywatnie między sobą i powiedzą coś na twój temat, w trakcie ich prywatnej rozmowy między sobą i zwłaszcza gdy uznasz tę opinię za krzywdzącą, to odpuść i nie poruszaj tego tematu. Choćbyś stawał czy też stawała na rzęsach, nigdy w firmie nie będzie idealnie i ludzie nigdy nie będą na 100% zadowoleni. Świętym prawem szefa jest złościć się, denerwować i wymagać, a świętym prawem pracownika jest to, by na szefa narzekać i marudzić. I takie rozmowy też są im potrzebne.
w formie wentylu bezpieczeństwa, w którym to wentylu będą komentowane twoje zachowania, może dostaniesz jakąś ksywkę, może będą komentowane twoje decyzje, może dowiesz się, że jeżeli oni by tą firmą zarządzali, to już by ta firma była w innym miejscu. Standardy, standardy, standardy. Twoje ingerowanie w coś takiego nie wniesie absolutnie nic dobrego, więc jeżeli to nie jest jakaś kwestia na krańcu noża, że mówią o tym, że okradają tą firmę, albo że w jakiś inny sposób sabotują działania, tylko są to takie złośliwostki albo próżne żale, to ja bym to odpuścił. I nawet jeżeli wejdziesz w środek takiej rozmowy i zapanuje taka niezręczna cisza, bo będą się zastanawiać, czy usłyszałaś to, czy nie, udawaj, że nic nie słyszałeś, że nic nie słyszałaś. Że tak jakby tego tematu nie było i z perspektywy pracownika wiem, że to jest najgorsze, co może być, bo potem jako pracownik przez 3 miesiące się zastanawiasz, czy ten szef, on wie, że on ma ksywę huncwotowy arbus, czy nie wie, że tak go nazywamy. I za każdym razem, jak na niego patrzysz, to masz wrażenie, że to usłyszał, a on po sobie nie daje nic poznać. O szacunek ludzi, którzy u ciebie pracują, lepiej zadbać swoją postawą i swoimi czynami, a nie wymuszać go dyscyplinującymi rozmowami, bo to, jakim jesteś szefem, wychodzi tak naprawdę właśnie w tego typu momentach. Także reasumując, podpunkty z punktu 12, czyli bądź opanowany, chłodny i wstrzemięźliwy, nie brataj się, więcej słuchaj, mniej mów, nie zachowuj się upodlająco, a przynajmniej nie zachowuj się tak przy pracownikach, stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przynoś rzeczy prywatnych do pracy, nie narzucaj poglądów, nie reaguj emocjonalnie, przemyśl odpowiedzi i opinie i trudne sprawy zachowaj dla siebie. Koniec części drugiej, przed nami jeszcze 3 kolejne części. Przesłuchaj odcinek poprzedni, czyli podcast numer 50, dlatego że tam jest duży wstęp, tam mówię o tym, do kogo można kierować te zasady, a jeżeli jeszcze Cię nie ma na newsletterze, to newsletter.sardynkibiznesu.pl, Facebook sardynkibiznesu.pl, wtedy na pewno nie przegapisz kolejnych części. Ja Ci bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania bezpośrednio na blogu pod tym wpisem z tym podcastem, dlatego że na blogu jest wersja spisana, wersja z infografikami i możesz tam dopisać, dodać swoje przemyślenia dotyczące tego, co z wymienionych rzeczy się u Ciebie sprawdza, co nie sprawdza, a czego zabrakło i o czym jako szef warto pamiętać. Dziękuję za przesłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!